Cześć dziewczyny, ja nazywam się Ewelina Siatkiewicz i ponieważ bardzo, bardzo męczyłyście mnie tematem, jak wykonać świece zapachowe do swojego salonu kosmetycznego, takie właśnie w stylu Yankee Candles, które będą pięknie pachnieć i długo, postanowiłam wykonać dla Was taki właśnie filmik, na którym zobaczycie, jak zrobić takie świece. Przede wszystkim, co potrzebujecie? Wosk sojowy, który bez problemu kupicie w Polsce na kilogramy. Najfajniejszy jest taki w postaci sypanych płatków mydlanych, ponieważ on się lepiej roztapia. Tu akurat jest kilogram wosku. Z takiego kilograma wosku wykonacie w zależności od pojemności swoich słoiczków, ale ten słoiczek ma akurat 330 ml. Wykonacie tak naprawdę 5 takich świec, czasami nawet 6, jeżeli mniej tego nalejecie. Potrzebujecie również knot, odpowiedni knot sznurkowy, taki jak tutaj. Ja kupiłam taki specjalistyczny, który już jest zawoskowany. Możecie sobie go dokładnie tutaj zobaczyć. I ja go przykleiłam już do spodu za pomocą takiego prostego pistoletu, który w ogóle uwielbiam używać do wielu różnych prac typu do it yourself. Co jeszcze potrzebujecie? No jeżeli to mają być świece zapachowe, to warto zainwestować w olejki eteryczne. Są bardzo fajne też olejki do świec. Możecie wykorzystać też takie olejki, które normalnie stosujecie do kominków zapachowych, ale te do świec są naprawdę fajne, ponieważ czasami mają nawet zapach perfum, na przykład tak jak ten Light Rose Lady, jak również na przykład zapach do świec makaroniki. Ja kupuję już takie w większych opakowaniach nieraz, ponieważ więcej świec do salonu robiąc, no troszeczkę się tego zużywa. Tu jest 100 ml na kilogram, wosku potrzebujecie około 40 ml. Wszędzie piszą, że 20, ale powiem Wam, że gdy robiłam na 20, to praktycznie nie czułam w ogóle zapachu. Jak to przygotowujemy? Przede wszystkim ważymy sobie wosk i do rondelka wsypujemy nasz wosk. Zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Gdy nasypiemy już odmierzoną ilość wosku, korzystamy z drugiego rondelka po to, żeby wosk roztopić w tak zwanej kąpieli wodnej. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu się nam nie przypali. Włączamy, uruchamiamy i dodajemy do tego wybrany olejek eteryczny. Na przykład ja tutaj ten zapach Lady Rose dzisiaj zastosuję i zaraz Wam pokażę dalszy etap. Mój wosk się już topi, zobacz, zaraz będzie całkowicie w płynnej konsystencji. Olejek już w nim jest i taką konsystencję całkowicie płynną będę przelewać do przygotowanych tutaj słoiczków, które wzięłam i tutaj dodatkowo usztywniłam sznureczki za pomocą zwykłego noża. Mój wosk już się roztopił, teraz będę go przelewać już do przygotowanych tutaj słoiczków. Teraz już tylko nalewamy nasz wosk do słoiczka, a po zastygnięciu cieszymy się zapachem.